Teraz w ogóle widzę, że w kolejnej części, że chyba trzeba było nagrywać telefonem. Lepszy jest obraz. Po prostu generalnie chyba sobie reaguje na takie słabe oświetlenie. Ale to się troszeczkę jakby rozjaśniło, nie wiem. No trudno. MDCI, marka niszowa, i to jest Indes, i to jest przepiękny, taki bogaty, trochę świąteczny, słodkawy, bardzo taki trochę przedymiony i ciężki, i taki waniliowy, cynamonowy zapach. A Jean Provocateur Electric, Eau de Parfum, to jest zapach taki, bym powiedziała, soczysty, jest filmik z drugą peruką zapachową, soczysty, cytrusowy, z figą. Aqua Colonia, ten właśnie mały Envirus, i tu mamy akurat pomarańcze z bazylią, to jest klimat mandarynki z bazylią Aqua Allegoria. Oraz mam też jeszcze mandarynkę z karamelą, będzie osobnym chyba pewnie części jabłość, tej nie wiem. Framą, i tutaj mamy wodę do ciała z figą, tą figą ziołową w stylu Rosa Botanica, Balenciaga czy też Incantation Rouge Bon Rouge. Tu teraz pokażę, jak wygląda dolna półka już i trochę górna, już tak wszystko trochę lepiej uporządkowane. Michalski, wyraźnie marka niedostępna w Polsce, to jest zapas w klimacie Narcisa Rodriguez for Hair tego czarnego, czyli kwiaty piżmo. Tu kiedyś dostałam do jakiegoś zakupu, to jest... To się nazywa? Moment. Magnifik. Nie mogę coś wyostrzyć. O. Właśnie z tego względu trzeba było nagrywać telefonem, jednak bo telefonem chyba jeszcze jestem w stanie tutaj wyostrzyć, chociaż nie zawsze. Cheruti 1881. Kolejny flakon Amor Bracken. Kwiat pomarańczy. Angel Schlesser, pożyczka z Fuegi argentyńskiej marki niszowej, Lorenzo Villarese, boska marka niszowa. Ten Denesz to jest taki pudrowy, taki pudrowo-śniegowo-zimowy zapach. Jenny Glow i Blackberry Bite to jest przepiękna, przepiękne liście czarnej pożyczki i fenomenalny, żadnych złych nut. Genialny, świetna trwałość. Dużo lepsza niż Jo Malone Blackberry Bite. Pantera w tej limitowanej wersji Soir Edition. Pustynia marokańska Tawera. Przepiękny, taki słodko-drzewny, pustynny zapach. Na tym jest złotawy, to jest Oriental Estebana, cynamonowy.